To ma znaczenie takie, że mamy swoją własną siedzibę, własne biura, przestrzeń, w której możemy na co dzień pracować, realizować nasze podstawowe zadania statutowe. To jest niezwykle duży komfort. Jeszcze patrzywszy na to, że jest to siedziba w wyjątkowym miejscu historycznym, miejscu, o którym wspominał właśnie w swoim przemówieniu pan minister Jarosław Sellin, mówił o tym, że to miejsce związane ze ścisłą historią, o czym wszyscy historycy i drażdżańszczanie wiedzą, miejsce wielu manifestacji, pikiet w okresie przedsolidarnościowej opozycji, ale też w okresie stanu wojennego, ale też samych strajków sierpniowych. Przede wszystkim ten budynek pięciokondygnacyjny daje możliwość funkcjonowania biurowego, też daje możliwość robienia, organizowania mikrowystaw. W części parterowej jest taka przestrzeń, która umożliwia nam zorganizowanie, pokazywanie naszych aktywności wystawienniczych, ale także stoiska promocyjnego z książkami.